Jakiś czas temu przeglądaliśmy sobie animację na kanale Nieśmieszny i tak wam się ten materiał spodobał, że wbiliście prawie 30 tysięcy wyświetleń. Wow, jest to ogromna liczba. Do naszego kanału przybyło 59 subskrybentów, mimo iż prosiłem o to, abyście wbijali właśnie do Nieśmiesznego i tu subowali jego kanał. Co zresztą możecie zobaczyć, brakuje mu jeszcze trochę do 100 tysięcy, więc jeżeli chcecie, to oczywiście wbijcie, linka macie w opisie i możecie zasubskrybować ten kanał, bo jest naprawdę fajny i animacje są naprawdę fajnie robione. Oczywiście pod poprzednim odcinkiem wbiliście 2,5 tysiąca łapek w górę. Dziękuję wam oczywiście z całego serca. Jeżeli wbijecie 2,5 tysiąca łapek w górę, to oczywiście przejrzymy sobie jeszcze więcej animacji od Nieśmiesznego albo jakiś inny kanał jak macie, to oczywiście podeślijcie. A jeżeli się nudzicie i szukacie jakiejś fajnej gry, to linka oczywiście do G2A macie. Możecie sobie tam kupić chociażby Puppy Playtime. O kurde, zobaczcie ile animacji. Ostatnio oglądaliśmy sobie Tom Rudy, więc mamy mnóstwo nowych animacji do przejrzenia. Social media, no dobra, zobaczmy. Ustaw się jakoś ładnie. Daj coś od siebie, dla kogo to robisz? No właśnie, dla swoich najlepszych widzów, którzy cię followują. Ale ja już jestem po prostu zmęczony. Nie moglibyśmy to zrobić jutro? Nie, ustaw się w końcu. No i się uśmiechnij. Kurde, dajcie mu chusteczki, bo te łzy przeszkadzają. O nie. Daj większy uśmiech od siebie. Na więcej cię nie stać, ale... Co ale, pracuj. No dobrze. No i patrz, mamy takie coś na Instagrama. Mogłoby być lepiej, ale niech będzie. Wygląda nawet okej. Ale jakby... Dobra, nieważne. Jest. Wiecie, co mi się od razu przypomina? Ten zagraniczny kanał Ryan Toy Reviews, gdzie dzieciak był zmuszany do robienia recenzji zabawek i rodzice mówili mu: Ryan, jeszcze jeden filmik, zrób to dla rodziców, potrzebujemy pieniążków. Swoją drogą zapraszam na mojego Instagrama Admiros Ty. Link w opisie, tam są moje super sexy zdjęcia z siłowni. O, typowa impreza, to może być ciekawe. Dobra, zobaczmy, będę ja co jakiś czas pauzował, żeby też tutaj się odnieść jakoś do tego fantastycznego materiału. Typowa impreza. Przechodzisz na domówkę, jesteś totalnie zadowolony. Stoisz przy stole ze znajomymi. Zgadza się. Sobie soczek. Nagle po 2 godzinach już zaczyna się puszczanie disco polo. Nie przeszkadza ci to do końca, bo wypiłeś już trochę za dużo. Soczek, puchatek, ojej, okej. Okay. Soczku, myślisz z kolegami, czy nie opłacałoby się podejść do tych dziewczyn z naprzeciwka. Mm. Ale jeden z was mówi, że nie, no po co? Fajnie się opiera o tą ścianę. Wydaje ci się, że wracasz do domu i kolejnego dnia nic nie pamiętasz. W sumie jakby jeden dzień w plecy, ale nie do końca, bo masz nową rodzinę wilków, które się tobą opiekują. Sztonks, typowa... Sztonks, yes. Oh my god. Rok 9999. Witam was w mediach spoe... YouTube, okej, okay, zobaczmy jak to będzie wyglądało. Rok 9999. Dziś znów dają pieniądze za darmo. Każdy z was może je odebrać. Robot numer 1092. Weź napraw robota 820. Co jest grane? Tak jest. Kontynuując, jeżeli chcecie wygrać, to zagłosujcie na robota numer 69. Dobra, weźcie, rozważcie. No wiecie, 69, haha, śmieszne. Robota, bo nie działa tak jak powinien. Tak jest. Dobrze, szefie, jak musimy zmanipulować państwo? Bo ostatnio zaczęli wychodzić z domu na ogródek. No powiedzcie, że wyszedł jakiś wirus 1200. Co jest grane? Witam was znów na lekcji chemii. Tym razem jesteśmy w zwykłej szkole. Nie... Okej, okay, lekcja chemii w zwykłej szkole. Zapowiada się ciekawie. Na jakichś S-rekcjach. Zrobimy ci... O, nie ma S-rekcji. Okej, okay, dobra. Czyżby tutaj pewien wirus już odszedł? Dobra, jesteśmy w takiej rzeczywistości, gdzie już się skończył wirus. Dzisiejszego dnia eksperyment. Wstaw, siów, siów, siów. Musicie, drodzy uczniowie, co? Robić to, co ja. Bierzecie butelkę z awszu i jej wlewacie. Następnie awszu musicie wylać na swoje włosy. Ale jak ja na włosy mam wylać? Pani mnie już nie pamięta? Nie, bo nie włączyłeś kamerki na S-rekcjach, a właśnie ochrona wyprosić go. Takiś random pewnie z innej szkoły. Co jest grane? Czemu go zabrali? O co chodzi? No tak, bo nie miał kamerki na S-rekcjach. Okej. Okay. Lekcja informatyki. To zobaczmy, co tu się wydarzy. Witam was na rozszerzonej lekcji informatyki. Według planu mamy się dziś uczyć, jak tworzyć stronę internetową. Ale proszę pana, po co... O nie, tworzenie stron internetowych na informatyce. Wklepywanie kilku obrazków i kilku linków i zrobione na nie wiadomo jaki temat.
to mi to. Jakby nie umiem tego zrozumieć. Teraz jest tak, że strona tworzy stronę. Już się ludzi nie opłaca. Co ra... Ej, bez kitu, teraz już jakby wystarczy wejść na stronę i to strona tworzy stronę, więc tak naprawdę nie trzeba posiadać żadnych umiejętności, żeby stworzyć stronę. Mądre. Racja to racja, ale ktoś napisał mi tak, że mam was uczyć. I tak muszę, bo tak jest napisane w programie. Najgorsza rzecz, jaka istnieje, program nauczania. Co z tego, że już wszyscy to wiedzą, co z tego, że jest to nieprzydatne? Program nauczania tak każe, więc tak trzeba. Ale głupie. Nie wiem, czy jeszcze tak jest, bo już do szkoły od dawna nie chodzę, ale jeżeli dalej tak jest... To jest głupio, nie fajnie. Ale to jest bez sensu, bo wyobraźmy sobie, idę do pracy i ktoś się mnie pyta. Co umiesz z info? No, umiem tworzyć stronę. A tak na serio? No O nie, ej, bez kitu, tak może być. Budować kompa. XDDDD, chłopie, to umie każdy. Co jeszcze ze szkoły wyniosłeś? No, procesor, kartę graficzną, to chyba... O nie. Oh my god. No tak, kradnięcie rzeczy ze szkoły. No wiadomo, wiadomo, trzeba sobie jakoś radzić w życiu. Dobra widzowie, mamy odcinek o iPhone'ach. iPhone. Dobra, nie żebym się chwalił, ale ciekawe jakie hejty polecam tutaj na srajfony. Dobra, okej, oglądajmy. iPhone'y. Nie wiem, czy macie iPhone'a, ale wydaje mi się, mamy, że są one trochę bez sensu. Bo płacicie za nowego około 5000 zł. Ja za swojego dałem 5400, więc więcej. Okej. Za zwykły telefon tak naprawdę. Tyle, że w sumie nie macie Androida. Czyli coś tam się zmienia. Ale płacić 5k ziko to trochę słabe. Jak za telefon. Chyba, że jesteście bogaci. Głuci. Nie, jakby jeżeli chodzi o iPhony, one się jakoś specjalnie dużo nie różnią od Androidów. Poza tym, że zawsze dobrze działają. Jeżeli macie jakiegoś, nie wiem, kupicie sobie Samsunga jakiegoś super giga najnowszego, to jakby za rok on już będzie działał wolniej przez to, że oprogramowanie nie będzie aktualizowane, wspierane i wszystkie aplikacje się będą wywalały i tak właśnie się dzieje z Androidami. Natomiast iPhony, jest jedno oprogramowanie iOS w każdym iPhone'ie, więc zoptymalizowanie aplikacji pod iPhone'a jest o wiele łatwiejsze, dlatego chociażby Instagram na iPhone'ie działa pięknie, relacje są super jakości, a kiedy nagrywacie Androidem relacje na Instagram, to wygląda to jakbyście to nagrywali tak naprawdę ziemniakiem. Bądź wasi rodzice są, no to gdzieś z pieniędzmi XD, bo przecież telefony już za 1000 zł są okej. Oj, nie śmiesz... Tak, są telefony za 1000 zł, ok, jak najbardziej, wszystkie funkcje są spoko, ale jeżeli chodzi o takie funkcje social media, to iPhone zdecydowanie wygrywa, więc jeżeli nie bawicie się w YouTube'a i w Instagramy, to nie kupujcie iPhone'a. Natomiast jeżeli się bawicie, to kupujcie. Śmieszny, widziałeś mój nowy fon? Nie, pokaż. Serio? Po co ci ten telefon? Bo ładnie wygląda. Okej, okay, tutaj akurat muszę się zgodzić, bo niektórzy ludzie nie kupują iPhone'a dla jego funkcji, chociażby tych, o których mówiłem na temat social mediów, tylko kupują iPhone'a, bo chcą mieć najnowszy iPhone i chcą mieć jabłuszko i wymieniają iPhone'a co roku. Ja swojego prawdopodobnie wymienię dopiero za jakieś 3 lata, bo jakby po 3 latach ten telefon dalej będzie zarąbisty. Chyba, że bateria się zepsuje, to wtedy może być problem. Szkoła jest chora. No dobra. Szkoła jest chora. Nie wiem ile macie godzin szkolnych w tygodniu, ale możecie się pochwalić w komentarzu. Wyskoczył mnie artykuł z tym, że ziomek ma 50 godzin lekcyjnych. Powiedziałem jak to? Tak się w ogóle da? Zapytałem się od siebie znajomego, ile on ma, bo jest w 7 klasie. Pokazał mi swój plan. Policzyłem, że 39. Ja mam w pierwszej liceum 32. Coś jest chyba nie tak. A ludzie w technikum potrafią mieć do 50. Tak, zgadza się. W technikum ma się do 50 godzin. Dlaczego? Bo ma się podstawowe przedmioty plus te techniczne, które były giga ciężkie. I zawsze był problem, bo im więcej mieliśmy przedmiotów, tym zawsze było ciężej, ponieważ było więcej klasówek. I nieraz się zdarzało tak, że były 2 sprawdziany dziennie, a nawet 3. I to dlatego, że ci nauczyciele nie potrafili się dogadać i tego tak rozłożyć, żebyśmy byli w stanie się tego nauczyć. Przez co w technikum po prostu ma się niższe oceny z automatu, bo jest wszystkiego za dużo. I tak przynajmniej ja miałem. Ci, co chodzili do liceum, to mieli mniej przedmiotów i łatwiej im się było nauczyć na wszystkie. A my mieliśmy nie dosyć, że podstawowe przedmioty, to jeszcze dodatkowe techniczne, które były 2 razy trudniejsze niż typu polski, historia czy cokolwiek innego. Przecież wstajecie o 8 i kończycie o 18. I to codziennie. Coś jest chyba nie tak. Nieprawda, to normalne. Dzieci nie słuchały na lekcjach. Karma wróciła. Ta, no, normalne. Oto niezła nauczycielka. Ale niestety tak było. Tak niestety Squid było. Game. O, dobra, Squid Game. To może być ciekawe. Coś na trendzie. Squid Game.
Squid Game. Ogólnie na 100% słyszeliście o tym serialu, bo nie znam osoby, która tego nie zna. No. Nie czaję hype'u na to. Niestety nie mam Netflixa, a nawet jeżeli bym go miał, to i tak zbytnio czasu nie posiadam. Ale jest tak głośno o tym, że to szok. Ostatnio o jakimś filmie było tak głośno chyba z 5 lat temu. Mogę wam się pochwalić, że wiem od Konopa. To, że mają jakieś problemy. Osoby, które wyprodukowały ten film. Z tego co wiem, to jest jakaś walka o życie i osiągnięcie czegoś. Ale to postacie tak strasznie wyglądają. Nie śmiesz się, wstawaj! Idziesz do Squid Game! Co, jak to? Pierwsze zadanie niewykonane! Piu-piu! No nie! Oh my god, ale jest teraz taki hype ogromny na Squid Game, że każdy youtuber w jakiś tam sposób odnosi się do tego Squid Game'u i robi swoje, powiedzmy, nawiązanie do Squid Game'u. Czy to w grze, czy to w realnym życiu, czy to robią z te ciasteczka, czy cokolwiek innego. Każdy robi coś ze Squid Game, bo teraz jest to na giga hype'ie i jeżeli chcecie darmowe wyświetlenia, to po prostu nagrajcie coś o Squid Game. Chociaż teraz to już za późno trochę, bo już hype się powoli kończy. O, filmik, na który bardzo czekałem, w sensie zestaw maty. Jestem ciekaw, co tutaj nieśmieszny wymyślił na temat zestawu maty. Widzowie, nie wiem, czy śledzicie te social media, ale śledzimy. Możecie kupić nowy zestaw maty. Ogólnie pomysł mega fajny. Lekko może zapożyczony z poprzedniego roku, jak to wyglądało z Travis Scottem za granicą. Tak. Tylko jest było. Pewien minus i to większy, bo ten zestaw to zwykła kawa, która ponoć smakuje jak woda. I do tego macie frytki. Wydaje mi się, że chłop troluje, ale to nie była kawa. Zestaw maty, który miał matcha latte, to była tak naprawdę herbata. Teraz posiadacie cheeseburgera potrójnego, czyli nie jest to coś wyjątkowego, co trochę jest dla mnie słabe, bo... Nie wiem, ja... Cheeseburgerek jak najbardziej spoko, frytki spoko, natomiast ta herbata, no to... Szczerze oczekiwałbym czegoś więcej. Dzień dobry, jeść może ten zestaw maty? Dzieciaku, ja tu pracuję od 8:00. Jest już 10:00 i to pytanie dostałem już 100 razy. No to jeści nie ma. No jest już! Widzowie, nie wiem czy się... Oh my god, powiem wam tak. Zestaw maty spoko, potrójny cheeseburger, bardzo dobry, smaczny, potrójne miąsko, więc jak najbardziej spoko. Natomiast matcha latte zrobiłem 3 łyki, dałem każdemu koledze spróbować, każdy zrobił po łyku, resztę niestety wylałem. Ale na szczęście mata na drugi dzień dał info i można było wymienić te matcha latte na dużą kolę i wtedy frytki też były duże, więc jakby coś tam się zwróciło, więc koks.